Siemanko, z tej strony Sermisiek. 2024 rok zapowiada się wyśmienicie dla graczy. Już teraz można wskazać dziesiątki tytułów, które ukażą się w tym czasie. Materiał z wszystkimi grami byłby zbyt długi, dlatego wybrałem 24 najbardziej wyczekiwane tytuły, na które z pewnością czeka mnóstwo graczy. Nie da się ukryć, że 2023 rok postawił poprzeczkę bardzo wysoko. Zobaczmy więc, jakie produkcje zaserwuje nam branża gier w nadchodzących miesiącach. Usiądźcie się wygodnie i zaczynajmy. Tekken to jedna z najbardziej kultowych serii bijatyk na świecie. Fani serii mogą już zacierać ręce i czekać na premierę nowej części gry, bowiem Tekken 8 zapowiada się na naprawdę ekscytujący projekt, który przekroczy wszelkie oczekiwania graczy. Za jej produkcję odpowiada jak zwykle Bandai Namco Entertainment. Wraz z premierą pojawią się też nowe mechaniki, rozbudowany tryb fabularny oraz debiutujący w cyklu tryb arcade, w którym gracz będzie mógł stworzyć własnego awatara i odkrywać swojego rodzaju osobną linię fabularną, biorąc udział w turniejach Tekkena na automatach. Oprócz szeregu nowych postaci, które debiutują w Tekken 8, wracają też legendarni wojownicy, tacy jak chociażby King czy Nina Williams. Ponadto po raz pierwszy od 25 lat Jin Kazama dołącza do Tekken jako grywalna postać. Twórcy obiecują też nowe podejście do walk wraz z wprowadzeniem nowego agresywnego systemu, który nagradza m.in. taktykę ofensywną gracza. Tekken 8 zadebiutuje na rynku 26 stycznia 2024 roku. Tego dnia tytuł trafi na konsole PlayStation 5, Xbox Series XS oraz na PC. Produkcja będzie dostępna również w polskiej wersji językowej obejmującej napisy. Legion Samobójców łączy cechy przygodowej gry akcji i strzelanki. Za stworzenie produkcji odpowiada doświadczone studio Rocksteady, czyli autorzy serii Arkham. Tym razem jednak historia nie koncentruje się na Batmanie, tylko czteroosobowej grupie czarnych charakterów. Akcja rozgrywa się w otwartym świecie, który został podzielony na strefy, gdzie zmierzymy się głównie z robotami i kosmitami. Odwiedzając każdą z nich będziemy musieli pokonać bossa, co zagwarantuje nam progres w głównym wątku fabularnym. W trakcie rozgrywki wykonywać będziemy również zadania poboczne, polegające na ratowaniu cywili i zbieraniu przedmiotów. W grze pokierujemy czterema zróżnicowanymi postaciami, z których każda dysponuje nieco innym zestawem specjalnych umiejętności, broni, systemem walki oraz sposobem poruszania się po mieście. W trybie dla jednego gracza kompanami pokieruje sztuczna inteligencja i w dowolnej chwili będzie można przełączyć się między bohaterami. Klimat gry jest lżejszy niż w poprzednich produkcjach tego studia i nie brakuje w niej sporej dawki często czarnego humoru. Ton został utrzymany w stylu komiksów i filmów o Legionie Samobójców, a rozległe i kolorowe miasto Metropolis stanowi ciekawą odmianę po dość ponurych lokacjach, jakie zwiedzaliśmy w trylogii Batman Arkham. Banishers Ghost of New Eden to RPG akcji autorstwa studia Dontnod Entertainment, czyli autorów takich produkcji jak Life is Strange czy Remember Me. Akcja toczy się w Ameryce Północnej w 1695 roku. Głównymi bohaterami jest para łowców duchów, którzy są również kochankami. Podczas jednego ze zleceń kobieta ginie, jednak jej dusza nie odchodzi z zaświaty. Wykorzystując swój stan, kontynuuje wspieranie swojego partnera i w taki sposób oboje próbują odkryć powód, dla którego łowczyni została uwięziona w świecie śmiertelników, zamiast udać się na drugą stronę. Podczas zabawy eksplorujemy świat, wypełniamy zadania oraz przede wszystkim walczymy z hordami nękających ludzi zjaw, polegając głównie na własnej zręczności. W trakcie rozgrywki gracz może swobodnie przełączać się między bohaterami. Fakt, że mężczyzna jest żywym wojownikiem, a kobieta zjawą, wpływa na ich zdolności zarówno w trakcie potyczek, jak i poza nimi, co znacznie urozmaica zabawę. Każda z tych postaci posiada także unikalne drzewko rozwoju, pozwalające odblokować nowe zdolności oraz ulepszenia. Fabuła gry jest dosyć nieliniowa i podczas rozgrywki konieczne jest ciągłe podejmowanie decyzji, które kształtują dalszy bieg historii oraz wpływają na losy napotkanych ludzi i zjaw. Tytuł wydaje się łączyć elementy rozgrywki z serii God of War oraz mroczny klimat wiedźmińskiego cyklu, co zdecydowanie może się podobać. Ponadto gracze z Polski czekający na grę powinni być zadowoleni, ponieważ Banishers Ghost of New Eden będzie dostępne z napisami w języku polskim. Nightingale to pierwsze dzieło kanadyjskiego studia Inflection Games, którego szefem jest były menadżer generalny pracujący przy grach z serii Mass Effect oraz Dragon Age. Nightingale to osadzony w epoce wiktoriańskiej survival multiplayer, którym dzięki magicznym portalom przemierzamy różnorodne alternatywne światy. Steampunkowa technologia zmierzy się w nich z legendarnymi straszydłami z szeroko pojętego folkloru. W ramach zabawy doświadczymy klasycznych survivalowych elementów, takich jak budowa bazy, eksploracja czy też wytwarzanie surowców. Na swojej drodze spotkamy również NPC, którzy nie przyłączają się do naszej walki czy poszukiwań, ale udzielają informacji lub zlecają misje. Cały czas musimy mierzyć się ze śmiertelnym zagrożeniem ze strony baśniowych kreatur, które nie tylko dybią na nasze życie, ale także niszczą wzniesione przez nas budynki. Jakby atrakcji było mało, naszymi głównymi bohaterami są postacie bazujące na różnych okresach historycznych, które w walce wykorzystywać będą oręż należyty dla reprezentowanego przez siebie okresu. Ponadto w grze spotkamy całkiem rzeczywiste postacie, jak chociażby Marię Skłodowską-Curie, którą można zwerbować do naszej koszącej potwory drużyny.
Na koniec warto przypomnieć, że Nightingale powstaje wyłącznie z myślą o komputerach osobistych. Tytuł zadebiutuje we wczesnym dostępie 22 lutego 2024 roku i ma opuścić wczesny dostęp w ciągu roku. Deweloperzy zaznaczają jednak, że czas ten może się wydłużyć, ponieważ twórcy chcą mieć pewność, że pełna wersja gry będzie w pełni dopracowana. Stalker 2 jest hybrydą FPS-a i survival horroru, a zarazem pełnoprawną drugą odsłoną cyklu zapoczątkowanego w 2007 roku przez grę Stalker Cień Czarnobyla. Połączenie ciekawej fabuły ze znakomitą, choć bardzo wymagającą rozgrywką przyniosło twórcom pierwowzoru bardzo duży sukces. Pierwsza część gry charakteryzowała się wysokim poziomem trudności i według twórców w jej kontynuacji nie będzie inaczej. Akcja ponownie przenosi graczy w mroczne tereny Zony, czyli rozległego terenu wokół elektrowni nuklearnej w Czarnobylu, której awaria w 1986 roku poskutkowała jedną z największych katastrof ekologicznych w historii. W strefie wykluczenia roi się od dziwacznych anomalii i niebezpiecznych mutantów, jednocześnie znajdują się tam niezwykle cenne zasoby i przedmioty przyciągające liczne pragnące zysku osoby, w tym właśnie tytułowych najemników nazywanych stalkerami. Autorzy oddają nam do dyspozycji ogromny, otwarty i pozbawiony ekranu ładowania świat, który będzie największy ze wszystkich gier z serii. Obejmuje on zarówno gęste, porośnięte, dzikie tereny okalające elektrownie, jak i miasta jak Prypeć i Czarnobyl. Ponadto sama fabuła będzie bardzo rozbudowana, co w połączeniu z wielkim obszarem gry pozwoli na setki godzin zabawy. Stalker 2 Serce Czarnobyla zadebiutuje w pierwszym kwartale 2024 roku. Niestety nie ujawniono dokładnej daty premiery gry, która w dniu debiutu trafi na PC, konsole Xbox Series XS i od razu do usługi Xbox Game Pass. Blagmy Wukong to RPG akcji oparte na chińskiej powieści Wędrówka na Zachód i obraca się wokół San Wukonga, legendarnej mitycznej postaci z chińskiego folkloru. W czasie przygody gracz wciela się w zdolnego do zmiany swojej formy wojownika, a głównym elementem rozgrywki jest walka za pomocą kija. Umożliwia ona nie tylko atakowanie wrogów, ale także blokowanie ciosów i odbijanie strzałów z łuku. Nasz arsenał większą czary, które są ważnym elementem gry, ponieważ pozwalają skutecznie unieruchomić wrogów, nawet w trakcie ich specjalnego ataku zamienić Wukonga na chwilę w kamienny posąg czy odpalić ogniste wcielenie małpy. Jak na istotę małpiopodobną przystało, protagonista jest niebywale zwinny, więc w trakcie starć wykonujemy liczne skoki i uniki. Tytuł prezentuje się obłędnie, a wszystko to dzięki nowemu silnikowi graficznemu Unreal Engine 5 oraz technologii DLSS. Rozgrywka i fabuła również przedstawiają się bardzo obiecująco, przez co jest jedną z najbardziej oczekiwanych przez graczy pozycji. Gra ma zadebiutować na konsolach nowej generacji, a także na komputerach osobistych w okresie letnim 2024 roku. Produkcja zapowiada się naprawdę świetnie, w szczególności dla miłośników chińskiej mitologii oraz souls-like'owego stylu walki. Gothic to jedna z najważniejszych gier z gatunku RPG. Dużą sympatię zyskała przede wszystkim na polskim rynku. Mimo pewnej toporności to świetny tytuł z dobrze skonstruowanym światem i świetnym polskim dubbingiem. Całości obrazu dopełnia wciągająca, dobrze napisana opowieść i zadania poboczne, które chce się wykonywać. To wszystko sprawiło, że Gothic dumnie reprezentuje najlepsze stare gry komputerowe, będąc kultową grą dla wielu pokoleń graczy. Z tego powodu prawie każdy z niecierpliwością czeka na gruntownie odnowioną wersję Gothic Remake. Tytuł oprócz odrestaurowanej grafiki zaoferuje całkiem nowy system walki. Ma on jednak bazować na tym, co znamy z oryginału. Tyczy się to zresztą całego projektu, który ma być wierny pierwowzorowi. Nie powinniśmy też spodziewać się większych zmian w fabule, jedynie zadania główne i poboczne zostaną rozbudowane oraz pojawi się też garść nowych questów. Usprawnieniu ulegnie też system craftingu, który pozwoli na wytwarzanie większej liczby przedmiotów i broni. Bezimienny wraz z rozwojem umiejętności otrzyma lepsze animacje, takie jak na przykład bardziej zaawansowane postawy w walce. Elementem spornym jest to, czy Gothic Remake wkupi się w łaski tylko i wyłącznie starych fanów serii, czy przysposobi sobie również nowych graczy. Na efekty będziemy musieli jednak poczekać do premiery, a ta zgodnie z obietnicami twórców ma mieć miejsce w 2024 roku. ARK 2 to druga odsłona survivalowej produkcji osadzonej w unikalnym uniwersum znanym z poprzedniej odsłony gry, w której epoka prehistoryczna łączy się z elementami science fiction. Za produkcję odpowiada studio Wildcard. Warto też wspomnieć, że poprzednia odsłona jest zdecydowanie jednym z największych fenomenów na rynku survivali. Że nie zabraknie znajdowania surowców, wytwarzania szeregu przedmiotów i zabudowań, oswajania rozmaitych bestii, dbania o potrzeby stworzonej przez nas postaci oraz brania udziału w licznych potyczkach z urozmaiconymi przeciwnikami, głównie w formie wielkich gadów i innych fantastycznych stworzeń. Ponadto aktor Vin Diesel nie tylko wciela się tu w głównego bohatera, ale pełni też rolę producenta wykonawczego. Fabuła zabierze nas na zupełnie nową planetę, gdzie czekać na nas będą nowe przygody. Choć może się wydawać, że nie jest to aż tak istotny tytuł ekskluzywny, to marka ARK stała się szalenie popularna wśród fanów survivalu. Choć przeciętni gracze patrzą na nią z góry, to trzeba przyznać, że pierwsza odsłona była zdecydowanie jedną z najbardziej obleganych gier w tym gatunku.
Jeżeli z niecierpliwością wyczekujecie premiery drugiej odsłony Ark i zastanawiacie się, czy będziecie mogli zagrać na posiadanym w domu sprzęcie, to już śpieszę z odpowiedzią. Produkcję studia Wildcards zagramy wyłącznie na komputerach osobistych, jak i konsolach Xbox Series XS. Tym razem właściciele PlayStation niestety muszą obejść się smakiem. Flintlock The Siege of Dawn to RPG akcji osadzone w mrocznym świecie fantasy, gdzie poza magią dominuje broń prochowa. Za projekt odpowiada studio Aurora 44 Games, mające na swoim koncie inną produkcję tego typu pod nazwą Ashen. Fabuła przenosi nas do świata, w którym siły umarłych wdarły się do wymiaru śmiertelników, siejąc totalne zniszczenie. Produkcja oddaje nam do dyspozycji rozległy świat, na który składają się m.in. piaszczyste pustynie, olbrzymie ruiny oraz strzeliste miasto świtu. Przemierzając go, realizujemy zadania, rekrutujemy sojuszników, którzy staną razem z nami do walki z bóstwami. Ważną rolę odgrywają tutaj dynamiczne starcia z przeciwnikami, podczas których robimy użytek zarówno z broni białej oraz palnej, jak i magii bojowej. Na naszej drodze poza mniejszymi istotami stanowiącymi trzon inwazji ścieramy się również z dużo potężniejszymi bogami. Mówiąc w skrócie, produkcja zaoferuje naprawdę sporo zawartości, a świat gry będzie obszerny i pełen ciekawych miejsc, postaci oraz historii. Tytuł trafi na PC-ty oraz konsole poprzedniej i nowej generacji. Zgodnie z zapowiedziami, produkcja studia Aurora 44 Games w dniu swojej premiery trafi również do usługi Xbox Game Pass. Star Wars Outlaws jest przygodową grą akcji z otwartym światem, osadzoną w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Akcja gry została umiejscowiona pomiędzy wydarzeniami z filmów Imperium kontratakuje oraz Powrót Jedi, a w trakcie naszej przygody zwiedzimy zarówno lokacje pojawiające się we wspomnianych filmach, jak również zupełnie nowe miejsca. Podczas zabawy znajdziemy zarówno rozpościerające się po horyzont pustkowie, jak i gęsto zaludnione miasta, z kantynami pełnymi typów spod ciemnej gwiazdy i okazji do zarobku. Poszczególne miejsca możemy przemierzać na piechotę bądź przy użyciu szybkiego i zwinnego ścigacza. Oprócz tego tytuł pozwala nam przyjąć kontrolę nad statkiem kosmicznym. Zasiadając za jego sterami, przemierzamy przestrzeń międzyplanetarną, gdzie toczymy zapierające dech w piersiach bitwy. Motorem gry są zadania popychające do przodu fabułę, którym towarzyszą różnorodne misje i aktywności poboczne. Wykonując je od czasu do czasu, przychodzi nam podejmować decyzje, które rzutują na dalsze losy bohaterki i jej towarzyszy. Główną bohaterką jest złodziejka, której towarzyszymy podczas przemiany z młodej, niedoświadczonej dziewczyny w kobietę szanowaną przez cały przestępczy półświatek. Całość napędzana jest przez silnik Snowdrop i trzeba przyznać, że produkcja prezentuje się na chwilę obecną całkiem okazale. Wedle zapowiedzi Ubisoftu tytuł ukaże się na PC oraz konsolach nowej generacji w 2024 roku. Najbliższe kilkanaście miesięcy będzie dla francuskiego wydawcy bardzo ważne, ponieważ firma ma w planach wydanie aż 10 gier. Greedfall 2 to druga odsłona cyklu RPGów z elementami gry akcji od francuskiego studia Spiders, natomiast za wydanie tytułu odpowiada firma Nacon. Fabuła Greedfall 2 to kontynuacja wydarzeń z poprzedniej części serii, która rozgrywa się 3 lata po jedynce. Wcielamy się w mieszkańca, który został zniewolony i zabrany na inny kontynent. Ziemie te są nękane plagami, wojną oraz politycznymi grami pomiędzy frakcjami. Aby odzyskać wolność i ponownie być panem swojego losu, będziemy musieli parać się dyplomacją i zeskarbić sobie zaufanie sprzymierzeńców. Akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby, a naszym zadaniem jest eksploracja otwartego świata, wykonywanie zleconych przez postacie niezależne zadań oraz rozwijanie kierowanego bohatera. Mówiąc w skrócie, Greedfall 2 będzie RPG-iem skupiającym się mocno na historii oraz podejmowanych przez graczy decyzjach. Warto również dodać, że najnowsze dzieło studia Spiders ma okazję zostać jego największym sukcesem. Twórcy pokazali już, że potrafią zbudować wiarygodny świat i w ciekawy sposób poprowadzić opowieść. Teraz muszą jedynie wesprzeć te konstrukcje odpowiednimi fundamentami technicznymi, których braki dało się wyczuć w pierwszej części. Evolve to najnowsze przedsięwzięcie studia Obsidian Entertainment. Mowa o zespole mającym w swoim portfolio m.in. takie projekty jak serie Pillars of Eternity oraz The Outer Worlds. Obsidian to prawdziwi weterani gier RPG różnej maści, radząc sobie zarówno z izometrycznymi odmianami, jak i tymi bardziej bezpośrednimi. Szczególnie interesująco zapowiada się ich projekt umiejscowiony w uniwersum znanym z Pillars of Eternity. Twórcy postawili na grę o mniejszej skali i skupili się na historii, budowaniu świata, wyborach oraz towarzyszach, którzy mają być znacznie ważniejszym elementem tej produkcji niż to bywa w przypadku innych tytułów. Gra Obsidianu nie będzie oferować otwartości i mnogości aktywności, ale w zamian otrzymamy przemyślane projekty zadań, które nagradzać będą eksperymenty i eksploracje. W trakcie rozgrywki wcielamy się w postać, która jako wysłannik przybywa do żywych ziem, by zbadać sprawę tajemniczej plagi. Podróżując po miastach portowych i rozległych plenerach, często stajemy oko w oko z przeciwnikami. Na naszej drodze stają wrogo nastawione istoty, jak i przedstawiciele tutejszej fauny. Uważam, że fani gatunku powinni być więc zadowoleni. Tym bardziej, że Evolve wygląda jak typowe fantazje, a motyw ten jest mocno w ostatnich latach zaniedbywany. Rok 2017 przyniósł całkiem dużo udanych gier, w tym kilka niespodziewanych hitów.
Należał do nich Hellblade Senua's Sacrifice, nawiązująca do nordyckich mitów gra akcji od Ninja Theory. Choć dało się jej wytknąć pewne technologiczne mankamenty czy budżetowość, zachwycała wspaniałą artystyczną wizją i niejednoznaczną historią. Obecnie czekamy na kontynuację, która na pewno przeskoczy poprzednika o kilka poziomów pod kątem widowiskowości. Bohaterka powraca w pełnej brutalności podróży przez świat mitów i udręki islandzkich wikingów, zamierzając uratować tych, którzy padli ofiarą okrucieństw tyranii. Jeśli chodzi o główną bohaterkę, rzecz jasna nadal słyszy ona głosy i ma unikatowe dla siebie wizje. Dlatego możemy liczyć na to, że narracja w Hellblade 2 będzie stała na naprawdę wysokim poziomie. Ponadto aktorka odgrywająca główną rolę przeszła szkolenie bojowe i sesję motion capture, aby zapewnić bardziej realistyczne animacje walki w grze. Według dewelopera tytuł nie tylko wprowadzi wielkie zmiany, ale sprawi też, że pierwsza część serii będzie wyglądać przy Hellblade 2 niczym skromna gra niezależna. Throne and Liberty to MMORPG o burzliwej przeszłości i wielu zmianach koncepcji podczas procesu deweloperskiego. Zabawy rozpoczynają od stworzenia postaci, która już na początku jest bardzo mobilna, zarówno podczas walki, jak i w trakcie zwykłego poruszania się po lokacjach. Podczas wędrówki wypełniamy różnorodne zadania, zdobywamy nowy sprzęt i doświadczenie. Część ze zdobytych przedmiotów możemy też dokładnie oglądać w specjalnym menu i zdobywać dzięki temu dodatkowe informacje o fabule. Broń oraz zaklęcia są ściśle powiązane z historią, a ich specjalne właściwości służą opowiadaniu dodatkowych wątków. Istotną kwestią w grze jest również walka, która jest dynamiczna i bazuje na umiejętnościach postaci. Walki na wielką skalę między graczami oraz między graczami a środowiskiem stanowią podstawę tej produkcji. Zależnie od tego, jak prowadzimy swojego bohatera, walczymy albo z warciu, albo strzelając z broni dystansowej lub posługując się magią. Każdy z obszarów posiada swój zestaw przeciwników, wymagających od nas odmiennego podejścia do walki. Ponadto gracze mogą przemieniać się w zwierzęta, by zbijać się w powietrze lub eksplorować morskie głębiny, a nawet przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść poprzez wywołanie potężnych efektów środowiskowych, takich jak zaćmienie słońca czy burza deszczowa. Kolejny tytuł jest produkcją typu Souls-like, inspirowaną obrazami Zdzisława Beksińskiego. Gra zabiera nas w podróż do ponurego, fantastycznego świata, który wygląda niczym żywcem wyjęty z obrazów. Oglądając akcję z perspektywy trzeciej osoby, przemierzamy posępną krainę i stawiamy czoła różnorodnym przeciwnikom. Produkcja bardzo przypomina kultowe tytuły firmy From Software, jednak twórcy nie kryją swoich inspiracji i obiecują dostarczyć wymagającą grę w klimatach mrocznego fantasy. Mimo iż inspiracje są zacne, trudno jest przewidzieć końcowy wynik, gdyż jest to debiutancki produkt studia. Znajdziemy też formę rozgrywki typową dla serii Souls, ale ważnym elementem ma tu być narracja i eksploracja. Podczas starć kluczem do sukcesu jest poznanie schematów ruchów poszczególnych wrogów i poznanie ich słabych punktów. Należy przy tym nieustannie mieć się na baczności, gdyż nawet szeregowi oponenci są w stanie napsuć nam sporo krwi. Ponadto gra działa w oparciu o technologię Unreal Engine. Całość prezentuje się naprawdę mrocznie, ale trzeba przyznać, że również przepięknie i intrygująco. The First Descendant jest looter shooterem science fiction dystrybuowanym w modelu darmowym z mikropłatnościami. Za produkcją stoi firma Nexon z Korei Południowej. Gra zabiera nas w podróż do fikcyjnego uniwersum, nad którym zawisło widmo śmiertelnego zagrożenia w postaci najeźdźców z kosmosu. W trakcie rozgrywki wcielamy się w tytułowych potomków, którzy stanowią ostatnią nadzieję ludzkości w walce z agresorami. Do dyspozycji będą różnorodni bohaterowie z unikalnymi umiejętnościami oraz stylem walki. Strategiczne starcia z gigantycznymi bossami, na których skupi się gra, będą wymagały sprawnej współpracy graczy i skoordynowanego niszczenia poszczególnych części przeciwnika. Produkcja oferuje bogatą, rozbudowaną fabułę, podczas której postać gracza będzie powoli rosła w siłę, wykonując przeróżne misje i odkrywając sekrety potomków. Na wspaniałą atmosferę gry The First Descendant wpływa wysokiej jakości grafika stworzona przy pomocy silnika Unreal Engine 5. Dzięki niej można doświadczyć nowej rzeczywistości łączącej w sobie elementy science fiction i fantasy. Jakiś czas temu Konami zapowiadało kilka projektów związanych z marką Silent Hill. W pierwszej kolejności zagramy w odrestaurowaną wersję klasycznej dwójki, w której wcielimy się w postać Jamesa. Za przygotowanie remake'u odpowiada polskie studio Bluebird Team. Ulepszona wersja Silent Hill 2 powstaje już od dłuższego czasu, a Bluebird Team podchodzi do tego projektu z należytym szacunkiem, by zachować wierność wobec oryginalnych założeń. Nadchodzący remake będzie się wiązał z kilkoma istotnymi zmianami, zarówno w stosunku do oryginału, jak i dotychczasowych projektów tego studia. Przygotowanie nowej wersji gry oznacza zmiany wizualne, ale też wiele nowości odróżniających produkcję od kończącego w tym roku 22 lata oryginału. Wprowadzone zostaną zmiany w rozgrywce i kamerze, ale też gra będzie na tyle rozbudowana, że będzie znacznie większa od pierwowzoru. Warto dodać, że Silent Hill 2 Remake tworzony jest na silniku Unreal Engine 5. Nie pozostaje na nic innego, jak czekać na ujawnienie oficjalnej daty premiery. Wtedy przekonamy się, czy faktycznie gra jest większa i czy w zasnutych mgłą ulicach Cichego Wzgórza kryje się dużo nowych strachów.
Chrono Odyssey to gra MMORPG, której akcja została osadzona w świecie fantasy. Produkcja ma się wyróżniać światem, który będzie kształtowany poprzez zmiany w czasie i przestrzeni. Chrono Odyssey oferuje szeroką gamę klasy postaci i rozbudowany wątek fabularny. Rozgrywka opiera się na eksploracji trójwymiarowego środowiska, walce z potworami, zdobywanie przedmiotów oraz rozwijaniu postaci. Gra zaoferuje również unikatowe lokacje bawiące się motywami czasu i przestrzeni oraz mechanikę losowego generowania podziemi. Chrono Odyssey ma być pełnoprawnym MMO, co zatem idzie wypełnionym bohaterami tworzącymi zespoły oraz walkami z wielkimi światowymi bossami. Ponadto gra opowie rozbudowaną historię, a wątki będą rozszerzane np. za sprawą powieści czy komiksów. Opinie internautów nie zostawiają złudzeń. Chrono Odyssey robi niezłe wrażenie i gracze nie szczędzą komplementów. Mamy do czynienia niby z kolejnym MMORPG, ale jest kilka elementów, które ten tytuł wyróżniają. Pozostaje mieć nadzieję, że deweloperzy tego nie strzanią i dostaniemy MMO, na które wszyscy czekają. Enotria The Last Song to nadchodząca gra typu Souls-like, której premiera planowana jest obecnie na wiosnę 2024 roku. Produkcja została opracowana przez niezależne włoskie studio, które wcześniej stworzyło kilka gier mniejszego kalibru, a omawiany tytuł jest pierwszym dużym projektem. Produkcja zabierze nas w podróż na fantastyczny kontynent inspirowany kulturą i folklorem Włoch. Przed laty owa malownicza kraina została obłożona klątwą, która dotknęła jej mieszkańców, zamieniając ich w puste skorupy. W trakcie rozgrywki wcielamy się w postać odporną na klątwę i naszym zadaniem jest uporanie się z tymi, którzy za nią stoją, a w konsekwencji przywrócenie dawnego ładu i porządku w całej Enotrii. Podczas starcia robimy użytek z broni białej oraz dystansowej, a także z różnorodnych umiejętności bojowych. Ponadto gra będzie działać w oparciu o silnik Unreal Engine 5. Zamiast ciemnych i mrocznych tonów, do których przyzwyczaili nas inni przedstawiciele tego gatunku, opisywany tytuł zaprezentuje się w jasnych, ciepłych barwach, odzwierciedlając piękno włoskiej architektury i przyrody. Choć oprawa graficzna i otoczenie wyglądają wystarczająco imponująco, to mam cichą nadzieję, że animacje walki zostaną nieco ulepszone przed premierą. Enotria The Last Song zmierza na komputery osobiste PlayStation 5 oraz Xbox Series XS. Rise of the Ronin to ambitny projekt od Team Ninja, o którym od dłuższego czasu nie słyszeliśmy zbyt wiele. W grze wcielimy się w tytułowego Ronina, by zgłębić mroczny świat XIX-wiecznej Japonii, podczas gdy kraj skąpany jest w problemach, kryzysach, chorobach z zachodu i wojnie domowej. Podczas zabawy eksplorujemy wielki świat o otwartej strukturze, rozmawiamy z postaciami, wypełniamy zadania oraz rozwijamy umiejętności bohatera. Przede wszystkim jednak jak na grę akcji RPG przystało, najwięcej czasu spędzamy na walce. System potyczek jest widowiskowy i wymagający, oferujący bogaty wybór ataków i technik. Gra zaprezentuje walkę przy użyciu katan, innej broni białej oraz broni palnej, a nasz Ronin będzie mógł również dosiąść wiernego rumaka. Klimatu i rozmachu całej produkcji mają dostarczyć także różnego rodzaju rozbudowane opisy przedmiotów, których celem jest uczynienie z Rise of the Ronin produkcji bogatej w głębokie i przemyślane historie. Produkcja ma zadebiutować na rynku w pierwszym kwartale 2024 roku. Na ten moment tytuł zapowiedziany jest jako gra na wyłączność PlayStation 5. Pierwsza odsłona Dragon's Dogma cieszyła się sporym uznaniem wśród graczy, dlatego Capcom po kilku latach przerwy w końcu zdecydował się na reaktywację tej marki. Dragon's Dogma 2 zabiera nas w podróż do fantastycznego uniwersum. Ponownie trafiamy do rozbudowanego świata inspirowanego europejskim średniowieczem, w którym żyją zarówno ludzie, jak i cała masa mitycznych istot pokroju wielkich smoków, harpii, gryfów i innych stworów nawiązujących do różnych kultur oraz mitologii. W trakcie rozgrywki wcielamy się w bohatera, któremu smok odebrał serce. Od tej pory jego celem staje się pokonanie skrzydlatej bestii, jednak nim tego dokona, będzie musiał zmierzyć się z szeregiem innych wyzwań. Podczas swojej wędrówki nie będziemy jednak sami, ponieważ pomogą nam postacie określane mianem pionków. Podobnie jak w pierwszej części akcji będziemy śledzili z kamery umieszczonej za plecami głównego bohatera. Produkcja ma być rozbudowanym RPG z bardzo zręcznościowym systemem walki, rozgrywanym w czasie rzeczywistym. Dzieło Capcomu zaoferuje otwartą strukturę świata, którego eksploracja nie będzie ograniczana w sztuczny sposób przez podział na poziomy. Najważniejszym celem graczy będzie zaliczanie misji głównych, które popchną fabułę do przodu. Oprócz nich w Dragon's Dogma 2 możemy liczyć na wiele zadań pobocznych oraz dodatkowych aktywności skupiających się na pozyskiwaniu surowców lub upolowaniu konkretnych bestii. A to wszystko w bardzo ładnej oprawie wizualnej, za którą odpowiada autorski silnik Re-Engine, wykorzystywany do większości współczesnych gier Capcomu. Crimson Desert jest przygodową grą akcji z elementami RPG i otwartym światem, opracowaną przez studio Pearl Abyss. Akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby, a eksplorując kontynent realizujemy misje popychające fabułę do przodu, a także zajmujemy się rozmaitymi zadaniami i aktywnościami pobocznymi. Poza tym od czasu do czasu przychodzi nam rozwiązywać pomysłowe zagadki środowiskowe. Podczas zabawy często stajemy do walki z przeciwnikami. Na naszej drodze stają zarówno wrogo nastawieni przedstawiciele inteligentnych ras, jak i rozmaite potwory.
Wśród tych ostatnich znajdziemy nie tylko pomniejsze maszkary, których pokonanie nie powinno stanowić większego problemu dla zaprawionego w bojach wojownika, lecz również olbrzymie bestie. Starcia są dynamiczne, a w ich trakcie robimy użytek przede wszystkim z broni białej i łuków. Warto zaznaczyć, że gra początkowa przedstawiała się jako MMORPG z rozbudowaną kampanią fabularną, która była osadzona w uniwersum poprzedniej produkcji studia, popularnego Black Desert Online. Dopiero po jakimś czasie produkcja ewoluowała i ostatecznie będzie grą akcji przeznaczoną dla pojedynczego gracza. Widać, że twórcy stawiają na dojrzałą produkcję, nie unikając mroku, brudu i brutalności. Soulframe to osadzona w realiach fantasy sieciowa gra akcji wzbogacona elementami RPG. Projekt korzysta z modelu darmowego z mikropłatnościami, a za opracowaniem stoi studio Digital Extremes, czyli autorzy m.in. Warframe. Świat w grze będzie otwarty, jednak ma oczywiście zawierać także lochy, coś na podobieństwo tych z Warframe. Z kolei kolejna różnica to zupełnie wolniejsze tempo, ponieważ Warframe szyci się dynamiką, a tutaj rozgrywka przypomina bardziej gry pokroju Elden Ring. Głównym zajęciem będą potyczki oraz odkrywanie świata. Niemniej jednak niekiedy natkniemy się również na proste zagadki logiczne lub zręcznościowe. W trakcie starć wykorzystujemy zarówno tradycyjną broń białą oraz dystansową, jak i liczne magiczne techniki specjalne pozwalające na przykład zatrzymać czas czy zmienić nieprzyjaciół w posągi. Całość ma być nastawiona na kooperację, a część obszarów ma być losowo generowana. Ponadto główny wątek gry niesie ze sobą ekologiczne przesłanie, stawiając konflikt między współczesnym komfortem a szkodami ekologicznymi na pierwszym planie. Dodaje to interesującego elementu do gatunku MMO i odróżnia Soulframe od konkurencji. Niestety nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery. Na razie gracze spekulują, że w najlepszym przypadku będzie to końcówka 2024 roku. Phantom Blade Zero to RPG akcji będący rebootem serii Phantom Blade. Produkcja zabiera nas w podróż do fantastycznego uniwersum, w którym stykają się elementy zaczerpnięte z chińskiej mitologii, a także steampunku czy okultyzmu. Przygoda wiedzie nas przez szereg rozległych lokacji o otwartej strukturze. Przemierzając je i realizując postawione przed nami zadania, często przychodzi nam stawać do walki. Starcia są dynamiczne, a w ich trakcie musimy być w ciągłym ruchu, sprawnie unikając wrogich ataków i wyprowadzając błyskawiczne kontry. Wrogów eliminujemy robiąc użytek z broni białej i rozmaitych umiejętności bojowych. Każdy oręż ma wyróżniać się unikalnym zestawem ataków, animacji i specjalnych kombosów, tak jak to było choćby w Bloodborne. W grze pojawiają się elementy z gatunku Souls-like, ale rozgrywka nie oprze się na nieustannym karaniu gracza. Tytuł ma być przystępny dla każdego, więc walka nie będzie wymagała nadludzkiej zręczności i refleksu. W miarę postępu rozwijamy postać, odblokowując nowe zdolności oraz zdobywając coraz lepsze wyposażenie, jak broń, zbroja czy artefakty. Jak widać, Phantom Blade Zero zapowiada się jako niezwykle interesująca pozycja, która dodatkowo będzie miała pewną podbudowę fabularną w postaci konkretnego spin-offu. Produkcja trafi na PC oraz konsole PlayStation 5. Na tym jeszcze nie koniec, ponieważ nie mogło zabraknąć jeszcze tych trzech tytułów, które otrzymają w tym zestawieniu tylko małą wzmiankę. Mowa tutaj o Blight Survival, ponieważ zdecydowanie trafia w moje gusta i uważam, że takich gier bardzo na rynku brakuje. Kolejnym tytułem jest Death Stranding 2, ponieważ odbiór pierwszej odsłony cieszył się sporym zainteresowaniem i zyskał sporo fanów, dlatego raczej pewne jest to, że przy bliżej określonej premierze zrobi się znów głośno o produkcji Hideo Kojimy. Ostatnim tytułem, o którym należałoby wspomnieć, jest Pragmata od firmy Capcom, której klimat mocno kojarzy się ze wcześniej wspomnianym Death Stranding. Dajcie znać, jak Wam się podobają gry w tym zestawieniu i na który tytuł czekacie najbardziej. Jeśli czegoś tutaj brakuje, to pojawi się w innym zestawieniu, które na pewno zobaczycie na moim kanale, więc warto zasubskrybować i zostać na dłużej. Trzymajcie się,